polskie. Jak oceniasz poziom dzisiejszych eliminacji? Poziom, pytasz o dziewczyny, rozumiem. No nie wszystkie trafiły mi, tak nie przypadły do gustu, jednak pojawiły się dziewczyny, które rzeczywiście mają potencjał i warunki na to, by zostać miss, a nawet modelką. Podobały mi się dziewczyny i te, które właśnie znalazły się w półfinale, to są te dziewczyny, które typowałam. A co powinna mieć dziewczyna, żeby zostać modelką? Modelką mówimy o modelce czy o miss, bo to jest różnica. O modelce. Przede wszystkim musi być wysoka, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Wysoka, no wymiary 90, 60, 90, każdy tak mówi, choć ja jestem niską modelką i póki co się udaje mi. Musi być zdeterminowana, musi mieć silną osobowość, pewna siebie musi być, jak ja. I nie wiem, musi wiedzieć, czego chce, a przede wszystkim być sobą. Powiedz, jak potoczyła się twoja kariera po Top Model? W jakim stopniu ci to pomogło? Jakie masz teraz plany na przyszłość? W Polsce jest ciężko, żeby cokolwiek zrobić, nie wiem, działać w modelingu. Jednak ten wzrost mi przeszkadza, cały czas to podkreślam. Nagrywam teraz klip, teledysk, mam zdjęcia. No w modelingu ostatnio zrobiłam kampanię reklamową. Możesz zdradzić jaką? Chaosu. Rolę w serialu też zaczynam właśnie, ale to zobaczycie w przyszłości. Aleks, a jakie są twoje plany? Moje plany? No w trakcie jest powstawania nowa kolekcja. Planuję nową kampanię reklamową. Obiecuję, że nie będzie taka jak poprzednia, aż tak kontrowersyjna. Raczej w zupełnie innym kierunku to ma iść. Okay, zdradzisz coś więcej, oprócz tego, że ma nie być kontrowersyjnie? Czy zdradzę coś więcej? Na pewno nie będzie ta kampania powstawała w Polsce, tylko za granicą. No chyba na tą chwilę nic więcej nie chciałbym mówić. Tak samo kolekcja, jak i kampania. Pomysł na kampanię, pomysł na pokaz, który również będzie tutaj towarzyszył, to jest na razie tajemnica. Czy ja mogę was zapytać o wasze plany? My mamy w planach być szczęśliwi, tyle. Potwierdzam. Dzięki. No właśnie, Marcelka tutaj mnie zainspirowała koniecznie do tego, żebym stworzył coś dla kobiet. Tak piękna kobieta, no, będzie idealnie prezentowała moje kreacje, moje pomysły dla pani. Ja cały czas staram się go nakłonić do tego, żeby zaczął coś robić dla kobiet, bo nieustannie kobiety pytają się, zadają pytanie, kiedy, Aleks, kiedy? I kiedy? No to niebawem. Uznaliśmy, że możemy pogodzić to, że wolę kobiety rozbierać i mogę też spróbować je ubierać. Najpierw Aleks się skupił na czymś, co mu najlepiej wychodzi, czyli na męskich marynarkach.